Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 5. Dzisiaj będziemy się udawać w to miejsce, Hotel Kings Hot Springs. Mamy tutaj kolejny oczywiście posterunek kultu, ale wydaje mi się, że się powinna nam odpalić fabułka, bo tak jak tutaj widzicie, Fate wysłał wybrańców w samolotach, żeby na ciebie polowali, więc możliwe, że zaraz nam się coś tutaj odpali. Ale zobaczymy. Weźmiemy sobie samochodzik. Jeśli się nie mylę, to nic tu nie mamy. Weźmy cokolwiek najtańsze. Klasycznie. Klasycznie. Okej. I użyj. Gdzie nasza furka? Stoi. Radyjko off. No jedziemy. Trochę nami tutaj miota. Zobaczymy, jak to w zakręty będzie wchodziło teraz. Na ręcznym. A wy, kurczę, jak jeszcze nie zostawiliście? A, olać w sumie. Jak wy jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, no to zostawcie oczywiście. Subik mile widziany. Subik mile widziany. Łapeczka, dzwoneczek, komentarzyk. Coś czuję, że nie zdążymy tam dojechać. Czemu boomer jest tymczasowo niedostępny, co come on? On został, zginął jakoś? Ale nie zauważyłem. Dobra, to weźmiemy sobie ją. Czekaj, czy uda nam się dojechać, zanim nam dopadną. Możliwe, że się nie uda. No ale i tak jedziemy. Chyba ich zgubiliśmy nawet. Ja pierdziu. Da się ich jakoś zatrzymać, coś ten? Jest możliwość w ogóle z rozwalenia tego? Ja pierdzielę. Wstawajcie. To znowu się wywaliło. Kurde, jak ten samolot mnie wnerwia. Wstawaj. A gdzie jest moje auto? Serio? Wysadzili mi je. Po prostu w to nie wierzę. O Boże, tak miała być ładna podróż. Samochodem miałem sobie tu podjechać. No ale muszę teraz 500 metrów iść z buta. Dobrze, przynajmniej ten samolot się odczepi. Co to kurwa jest? A, dobra, okej, kumam. Spoko.
Dawaj. Fabularkę. Dawaj fabularkę, no. Przecież już trzeci raz tutaj jadę tylko do tego punktu. To czemu masz mi nie przerwać, nie? Ja pierdzielę. Ale no możemy coś zobaczyć. Amunicję na pewno. Okej, okay, a sprzedać? Nic ci nie mam do sprzedania. Okay. To idziemy dalej. Kryto miejsce bizon. No i na co ci to było? Ktoś jeszcze tu z boku strzelał? Nie. No nie, ktoś tu jeszcze jest gdzieś. Był. Okej. No, spoko, uratowałem cywila, go nie ratując. Luz. Kurde, jak to daleko jest, żeby tam dotrzeć. Lepa przeładowana, to przeładowane, pompa przeładowana, okej. Też dźwięki stąd chyba dolatują. Tak. Problem jest taki, że tu nikogo nie widzę. Oprócz dwóch alarmów nic nie widzę. Boomera nie mogę jeszcze. Ile on tam jeszcze będzie? O, idealnie. Poczekajmy te 6 sekund. Okej. I weź no tutaj. Za tą wejdź. Ja tu zajdę jakoś, żeby się nie zabić. Cholerka. O fuck. Ja nie widziałem nikogo, nie? A boomer jak pobiegł, to wykrył od razu 10 osób. Nie, 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 nie. Nie, nie ten przycisk. Sorki, nie mam teraz na ciebie czasu. Kochanieńka. Najpierw to muszę wyzwolić, potem możemy się zabawić. Niech szancie, nie? Cały misterny plan poszedł się walić tylko dlatego, że mi tu zrespiła jakiegoś typa z tyłu. Chociaż w sumie nie do końca. Dzięki temu oni się skupili na tamtej miejscówce. Wszyscy się stąd wynieśli praktycznie. A ja sobie wyłączyłem tu alarmy ładnie. Dobra.
i mogę tutaj posprawdzać miejscówki. Tu coś jest w ogóle. Ale wejdziemy sobie na poddasze. O, ale właściwie na dach nawet. Dobra, przydałoby się, żebyście się jakoś porozdzielali, żebyście się uspokoili też. Żebym mógł was powyciągać po kolei, jednego po drugim. Co to wybuchło? Kurna, bunt maszyn normalnie. Dobra, czy wy ziomeczki wracacie do... Idźcie tam. Ja pierdzielę, nie? Przez to, że ona mi tam zrespiła tego kolesia pobłogosławionego, to mam problem tutaj w tym budynku. Z tymi typami. Wszyscy są w budynku teraz, nie? Jak cel namierzony, jak mnie tu nikt nie widzi? Cicho, nie zobaczy mnie. Skitram się tu i mnie nie będzie widział. No ale przynajmniej będzie to po cichu, nie? Czyli zbroję tam robi porządek, ja nie muszę nic robić, nie? Wstawaj, boomer. Czy burger też położył? No, on i tak wie, co ma robić. Okej. Bez alarmu. O to chodziło. Ale kurde, bez sensu, że ta mi coś zrespiła i wszyscy tam poszli to sprawdzić, nie? Nie lubię czegoś takiego. O, tylko jak to wolno leci, nie? Jeszcze trochę tu zostało. Tu był coś, jakaś notatka tu była, nie? Brudny, wymięty list. Nie jesteś pierwszą. Selena, nie jesteś pierwszą, która wykorzystała i odrzuciła. Przez lata słyszałem, że ten... jej brat ma czarne włosy, nie da się jej przygapić, aż tu nagle widzę cię w jednej z ich ciężarówek. Twoje blond włosy tańczą na wietrze i słyszę, jak wołają na ciebie Fate. Myślisz, że może cię to po prostu zmienić, jakbyś nie miała własnego mózgu. Bóg wie, kim jesteś, ty też, Selena, kocham cię. Nie zatrzymać się w tym. Nie wejdę. Wysłuchaj słowa dla wierzącego, droga do Edenu nie jest jasna, dołącz do kapłanki przy tym ołtarzu, by usłyszeć... A, okej. Okay. Spoko. Kolejny ołtarz nam się odkrył. Ta, no już idę do ciebie. As nasty as all get out and tough. We sent a bunch of people to kill it, but none of them came back. I'm hoping you got what it takes to get rid of that sucker. Please, before it kills more people. No
Może jak będę miał po drodze. Dołowcy duchów. Wynik działania sił wyżej w tym hotelu straciłoby życie 16 osób. I ja mam niby uwierzyć, że ani mat, że nie ma tu ani jednego ducha. Jasne. Całe to hrabstwo jest totalnie upiorne. Mają tu nawet ten stuknięty kult, który przejął część interesów. Śmieszne świrusy i świruski. W hotelu Hot Springs występuje całe mnóstwo zjawisk paranormalnych. Ektoplazma pojawia się nawet w postaci mgły. Nie mogę uwierzyć, że nikt więcej z moich kręgów nie natknął się na to miejsce. Założę się, że pokażą mnie w telewizji, jeśli skontaktuję się z odpowiednimi osobami, do kogo zadzwonić. Kurwa, geniusz. Dobra. Co to było? Co tu się dzieje? Jakieś dźwięki z dupy. O, widzę, ziomek, że ty nowy. Jeszcze ci nikt nie powiedział, że nie ma słuchania radia. Cześć. Dobra. Ile tu mamy punktów oporu? Boże święty, jeszcze sprawie z 5000 trzeba tego zdobyć. Ciężarówka. Nope. Tu jest kolejny. Posterunek, tylko kurna, nie mam jak tam dojechać. Tu coś jest blisko, tu jest jeszcze. Dobra, tu lecimy. Biorę to auto. Co to przyleciało, kurwa? To niezła rakieta. No, mam nadzieję, że albo cheeseburger, albo... Boomer widzę, że też umiera. Ja pierdzielę, nie? Skąd on się wziął z tą rakietą? Shit. Wysoki poziom trudności chyba ustawiłem. Po co tak wysoko? Jak pierwszy raz w Far Cry'a grałeś, dudulniu. Dobra, niech ona się pojawi, bo byśmy zrobili sobie misyjkę, nie? Gościu! Nie to. Co ja ci mówiłem o radiu, nie? Teraz ciężarówki tu nie ma, nie? Nara. Browarek i wizdżący bubr. Jeszcze ktoś tam żyje. Cyk, wysiadamy. Gdzie ona jest? Nie ma farta. A ty możesz przez to strzelać, a ja nie. Spoko. Tamten odjechał, auto mi się utopiło. Po prostu genialnie. W
Co was tu tłumaczy w ogóle teraz? U. Teraz to dostał ładnie. Koza. Owca baron, twoja stara. To jest ołtarz, nie? Do wysadzenia. A nie, zapasy. Tak czy siak do wysadzenia, nie? Wy goście, skąd się tu wzięliście w ogóle? Oni się tu pojawiają, ale tej babki nadal nie ma, nie? Akurat z jej widoku bym się ucieszył. Ale niestety. No jak wezwał posiłki, jak tu nikogo nie było? Pomogłem ci, ziomek. Ja ci, gościu, pomogłem, a ty się stałeś, kurde, niedobry i chciałeś mnie zabić teraz. No, skurczybyk. To nasz. To też nasz. Dobra. No ale tu już chyba nie będą nosić dalej. Na tamtym posterunku kultu. Dobra. Idźmy tam. Serio, cheeseburger daje spokój. Jakoś przejdę. Okej, to jest w ogóle po drugiej stronie tej rzeki. Mi się da jakoś wejść? Nie da się, trzeba iść przez most, kurwa. Zajebioście. Daj jej spokój, chodź, cheeseburger. Dojdziemy sobie już tam w następnym odcinku. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Kurde, taki trochę lipny ten odcineczek, bo nic się nie podziało ciekawego. Czy ona chce serio dostać w pierdziel? Sama jest sobie winna. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, kliknijcie w dzwonek. No i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że kolejny będzie już troszeczkę ciekawszy, że coś więcej zrobimy niż to, co w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. It's